Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, drodzy. Zawsze jest to wielkim przywilejem dla kaznodziei, a zarazem wielką odpowiedzialnością przed Panem, kiedy staję w tym miejscu, aby dzielić się Bożym Świętym Słowem. Bo rozumiemy, że to Słowo jest żywe, jest od Boga. I ważne jest to, żeby prawda była przekazywana tak, aby ludzie budowali swoją wiarę w oparciu nie o jakieś poglądy kogoś tam, ale aby ta wiara była budowana w oparciu o żywe, święte Słowo. Od jakiegoś czasu myślę nad tym, co chcę dzisiaj powiedzieć. Zastanawiam się, bo przypowieść, podobieństwo, to, które chcę przeczytać, na wiele sposobów jest różnie przedstawiane. I tak chciałem, że tak powiem, wydobyć coś namacalnego, coś takiego jasnego i wyraźnego, co by nam pomogło być przygotowanym, kiedy Jezus Chrystus powróci. Będę mówił o przygotowaniu się na spotkanie z Panem. I dlatego też otwórzmy, jeśli macie Boże Słowo, Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. I będę czytał od pierwszego wiersza do 13. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły. Z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny. Panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I może jeszcze jeden fragment zapisany w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, wiersza 9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Moi drodzy, Pan Jezus i Słowo Boże bardzo dużo uwagi poświęcają powtórnemu przyjściu Jezusa Chrystusa. Oto Jezus w wielu miejscach, gdybyśmy popatrzyli do tego 24 i troszeczkę dalej czytali wiersze w tym 25 rozdziale, zauważylibyśmy, że kilkakrotnie tutaj Jezus mówi o tym, że On przyjdzie. W 24 rozdziale, na przykład od 29 do 31 wiersza Jezus tutaj wyraźnie o tym mówi. Zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A troszeczkę niżej Jezus mówi, albowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A po tym fragmencie o tych 10 pannach, chociaż jeszcze dalej troszeczkę niżej jest mowa o niewiernym słudze, słudze, który miał usługiwać, miał służyć, ale nie mogąc doczekać się na powrót Pana, zaczął żyć niegodnie, w sposób niewłaściwy. I w pewnym momencie jest napisane, że skoro on sobie tak pomyślał, Pan mój zwleka, ja tutaj czekam, i on nie wywiązywał się z tego zadania, które Bóg mu powierzył w swoim kościele, i nagle Pan przychodzi. I ten sługa znajduje się poza drzwiami. Pan przychodzi, ale on nie jest w środku. On nie jest z Panem. A później poniżej tego 25 rozdziału znowu czytamy, że Królestwo Boże podobne jest do Pana, który rozdaje talenty. I to świadczy o tym, że rozdaje te talenty wszystkim tym, którzy są w Jego kościele. Każdy różnie. Jeden dostaje jeden, drugi dwa, inny pięć. I znowu Pan przychodzi, aby rozliczyć się z tymi, którym rozdał swoje talenty, którymi mieli służyć jeden drugiemu, służyć temu, który ich do tego powołał, który ich do tego wyznaczył. Ale wiemy tam z tego opowiadania, z tej przypowieści, że jeden zawiódł. Po prostu nie zrobił nic z tym, co zostało mu powierzone. W każdym razie nie zrobił tak, jakby tego Pan oczekiwał. Kiedy on przyszedł, znowu znalazł się za drzwiami. Moi drodzy, chcę mówić o przygotowaniu się na powtórne przyjście Pana. W Nowym Testamencie, tylko w Nowym Testamencie, około 300 razy jest wspomniane, że Jezus Chrystus powróci na tą ziemię, powróci po swój Kościół. Wyobraźcie sobie, jeżeli mamy 300 świadectw, kiedy o nowonarodzeniu może przeczytasz 5-6 razy, bezpośrednio, pośrednio, o powtórnym przyjściu jest około 300 razy. Nikt z nas nie kwestionuje, że każdy człowiek, żeby móc znaleźć się w Bożym Królestwie, musi narodzić się na nowo. Musi się upamiętać, musi uwierzyć. Dlatego też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zlekceważyć to poselstwo, tą prawdę, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi. W liście do Hebrajczyków 9,28 jest napisane: taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc wiele mamy tych fragmentów i to, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że nasz Pan Jezus Chrystus powróci. Oczywiście od razu ludzie by chcieli zadać sobie pytanie i wiedzieć, no dobrze, kiedy? Kiedy On powróci? Ja może nie chcę tak bardzo zaangażować dzisiaj się w rozważanie, kiedy to nastąpi. Ale co zrobić, żebym był gotowy, kiedy On powróci? Bo Jezus powiedział wyraźnie, że o tej godzinie, o tym dniu nikt nie wie, kiedy On powróci. Niemniej, kiedy czytamy pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, kiedy Jezus mówi do Kościoła o swoim powtórnym przyjściu i daje nadzieję Tesaloniczanom, tym nowo nawróconym, świeżo nawróconym braciom i siostrom, i oni się martwili, co się stanie, że kiedy umrą ci, którzy uwierzyli w Jezusa i nie doczekali Jego powtórnego przyjścia. Tym bardziej, że Grecy w ogóle w swojej filozofii odrzucali wszelką możliwość jakiegoś życia dalej. Byli materialistami, a materię też uduchawiali w taki sposób, ale nie mówili o żadnym zmartwychwstaniu ciał i tak dalej, i tak dalej. Żyli bardzo rozwięźle i tak dalej. To wszystko było ich udziałem, ale apostoł Paweł mówi: wy się o to nie martwcie. Bo ci, którzy umarli w Chrystusie, uwierzyli, byli w Nim, wierzyli w Niego, doświadczyli tego, co słyszeliśmy w tych dwóch świadectwach i trwali w wierze, oni, kiedy Jezus przyjdzie, Biblia mówi, na głos trąby i na głos Archanioła,
Umarli pierwsze zostaną ożywieni, wzbudzeni i porwani na obłoki na spotkanie z Panem. A dołączą do nich ci, którzy będą żywimi w tym czasie, którzy żyją, jeszcze nie odeszli do wieczności, będą też w mgnieniu oka porwani i przemienieni na spotkanie z Panem. Tak więc apostoł Paweł i Słowo Boże tutaj wyraźnie mówi, że to przyjdzie i to powtórne przyjście jest postanowione. Oczywiście w tym Bożym kalendarzu Ojciec zaznaczył datę. Kiedy Jezus mówi, nikt nie wie, kiedy to się stanie, to, moi drodzy, myślę, że Jezus, nawet Syn Człowieczy, to bardziej akcentuje w tym momencie siebie jako człowieka, nie jako Boga. Jako człowieka, który mógł nie wiedzieć o wszystkim. Natomiast ten dzień przyjdzie. Powiem też coś takiego, że chociaż to przyjście będzie nagłe, będzie niespodziewane, będzie jak złodziej przychodzi. To jest ciekawe, ale Słowo Boże i Pan Jezus używa takiego obrazu, że kiedy On przyjdzie, to będzie tak, jak zaskakuje nas złodziej, którego się nie spodziewamy o godzinie, o czasie, kiedy On przyjdzie. Wydawało nam się, że kontrolujemy sytuację. Ale w tym samym liście do Tesaloniczan, kiedy mówi o powtórnym przyjściu i mówi, żeby nie byli jak ludzie, którzy nie mają żadnej nadziei, żeby mieli tą świadomość, tam niżej jest powiedziane, ale wy, ten dzień, ta sytuacja was nie zaskoczy. No właśnie, o to chodzi, żeby to powtórne przyjście, chociaż będzie niespodziewane, nagłe, nie znamy dnia ani godziny, ale żebyśmy nie byli jako wierzący w Chrystusa, jako Boże dzieci, zaskoczeni, że to się stało. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment z listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału, kiedy w 5 rozdziale apostoł Paweł dalej rozwija tą myśl, aby im wytłumaczyć i mówi tak, o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was mówić, pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Tu jest ciekawa rzecz. Oto apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, myślę, że to jest bardzo jednoznaczne, że ci, którzy należą do Chrystusa i ci, którzy nie będą zaskoczeni jak tych 5 głupich panien, oni chociaż nie będą znać i nie będziemy znać i nie znamy dnia ani godziny, to jednak na podstawie tego stwierdzenia apostoła Pawła śmiem sądzić, że Jezus, kiedy będzie przychodził, Duch Święty będzie to wyraźnie komunikował tym, którzy są blisko Pana w ich duchu, że On przychodzi. To będzie tak wyraźne i tak jasne od Ducha Świętego, bo przecież my już nie jesteśmy w ciemności duchowej, ale jak wyraźnie Paweł mówi, wy jesteście w światłości, staliście się światłością, Chrystus jest w was. Ten, który przychodzi, będzie wyraźnie mówił, dawał świadectwo w naszym duchu, w naszych sercach. Oto przychodzę. Ale dalej apostoł Paweł tam mówi, a dlatego też bądźcie trzeźwi i czuwajcie ci, którzy właśnie są w tej właściwej relacji z Bogiem. Kiedy czytamy tą historię o tych mądrych i głupich pannach i o tym oleju, tak się zastanawiamy, Panie, co to znaczy, że 5 wzięło sobie bańki z olejem, żeby mieć zapas, a 5 po prostu miało same lampy i nie wzięły sobie tych baniek. Co to są te bańki? O co to chodzi? No ja w każdym razie zadaję sobie takie pytanie. Panie, czym są te bańki?
Niektórzy powiedzą tak. I ja myślę, że jest w tym dużo racji. Albo inaczej, nie możesz nie być przygotowanym na ten dzień. Nie może być taka sytuacja, że będziesz w sytuacji takiej, jak znalazło się tych pięć głupich panie, nagle mówią, oto słyszymy wyraźnie, oto się zbliża, ale czegoś nam brakuje i nie mamy tego. I co mamy teraz zrobić? Co mamy teraz zrobić? Jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, tak jak mówiliśmy, napełniajcie się Duchem Świętym, bądźcie pełni Ducha Świętego. Jestem przekonany, że człowiek Boży, dziecko Boże, które chodzi w tym napełnieniu Duchem Świętym, nie może nie być przygotowane na powtórne przyjście Pana. Bo przecież to Duch Święty, jeśli pozwalamy Mu działać w naszych sercach, On wydaje owoc Ducha. To Duch Święty rozpala i sprawia miłość w naszych sercach do Zbawiciela. Może tak. Może i moglibyśmy w tym momencie powiedzieć, tak, to o to chodzi, ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na trzy czynniki, które są niezwykle istotne, które są też związane z tym działaniem Ducha i z obecnością Ducha Świętego, które pozwolą na jakby w praktyczny sposób zadbać o te bańki z oliwą, aby one były. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus przyjdzie, kiedy On się zjawi, to nie ma tu nawet, nie widzę tutaj takiej solidarności. One mówią do tych, które mają bańki, użyczcie nam trochę ze swojego. To znaczy, że ty i ja musisz mieć to swoje, i nie możesz nawet się z tym za bardzo podzielić w tym momencie. Bo jeżeli byś się podzielił, to może się okazać, że ty będziesz miał brak. Znaczy, ja próbuję sobie wyjaśnić to, co Jezus w tym podobieństwie mówi. A więc jest taka odpowiedzialność bardzo osobista każdego z nas i każdy z nas albo będzie czuwającym, pilnującym, strzegącym, dbającym, aby mieć tą bańkę z oliwą. To jest, może być pełnia ducha, jak najbardziej. Ale ja mówię, chciałbym jeszcze pokazać na trzy ważne rzeczy, które tutaj mogę dostrzec. Pytanie jest zasadnicze. Czy ja będę gotowy? I to nie jest pytanie skierowane do tego świata, bo ten świat nawet nie zorientuje się, co będzie się działo. Kiedy Jezus przyjdzie, to Kościół będzie wiedział i ci, którzy słyszeli nieraz, będą zdumieni. Oto rozległ się krzyk, oblubieniec jest u drzwi, trąba zabrzmiała i nagle w mgnieniu oka część ludzi jest porwanych na powietrze. Ale kiedy Jezus mówi o porwanych, wcale nie ma na myśli ludzi tam, którzy nie znają Boga, bo oni są w duchowej ciemności. Oni w ogóle nie myślą o tym. To Kościół, to ty i ja, to my zwiastujemy i mówimy, że Jezus Chrystus, ten, który za nas oddał życie na krzyżu Golgoty, zaufaliśmy Mu, teraz wyczekujemy, aż On powróci. I to nie jest coś, czym chcemy siebie straszyć, ale to jest nasza nadzieja, nasza radość, że nasz Pan Jezus Chrystus powraca. Amen. To jest poważna chwila, bo przecież to jest ten moment taki decydujący i właściwie tym, który ocenia tą gotowość, nie jest żaden człowiek. Żaden człowiek. To sama głowa Kościoła i Duch Święty, który nas zna. On widzi, On wie, kto jest gotowy, kto jest tym czuwającym, kto jest tym, który ma biodra przepasane, który ma laskę w ręku, który jest gotowy do wyjścia w każdej chwili, kiedy tylko usłyszy głos trąby. Tak mówił Jezus. Niech wasze biodra będą przepasane. Niech lampy wasze świecą. I mówi o tej gotowości, tylko czym ona jest. Co to znaczy mieć tą bańkę z oliwą? No bo przecież moglibyśmy gdzieś kupić sobie trochę oliwy.
i mieć taką bańkę oliwy w domu. Ale wiemy doskonale, że nie o taką oliwę chodzi. Z tego fragmentu, który Jezus tutaj mówi, o przypowieści o 10 pannach, 5 mądrych, 5 głupich, wszyscy jesteśmy świadomi, Jezus mówi, nawet gdybyśmy niewiele rozumieli, Jezus mówi do ciebie i do mnie, bądź przygotowany. Bądź jak te panny, które są przygotowane. Po drugie, każdy z nas ma tą świadomość, że on na pewno przyjdzie. Już nie, aby nas odkupić, bo już to dokonał, ale przyjdzie po tych, których odkupił, abyśmy z nim byli na wieki. Naszym celem i przeznaczeniem nie jest ta ziemia, nie są bogactwa tej ziemi, ale my nagrody oczekujemy i chwały tam w górze. Dlatego apostoł Paweł mówi, ja zmierzam do celu, do nagrody w górze. Tam jest mój cel. Każdy dzień, kiedy się budzę, każdy dzień, którym żyję i pracuję, a każdy mój dzień pracy jest służbą dla mojego Boga. Wierzycie w to? Że każda praca zawodowa, fizyczna, psychiczna, jakakolwiek by nie była, kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, twoja praca zawodowa staje się służbą żywemu Bogu. Reprezentujesz Boga w tej pracy i służysz nie dyrektorowi, kierownikowi, pastorowi, służysz żywemu Bogu. A więc masz to robić tak, aby ten, któremu służysz, a może twój kierownik jest paskudnym, złośliwym kierownikiem. Mobbinguje cię. Psychicznie cię próbuje wykończyć. Ale wiedz jedno, nie jesteś jego sługą. Jesteś sługą Pana i to Pan da ci mocy i siły, aby cię przez to przeprowadzić. I Bóg będzie cię ochraniał i błogosławił w pracy. Bo służysz żywemu Bogu. Amen. Kochani, to jest niezwykle ważne. My myślimy, że takie nasze życie świeckie, tak to nazwijmy, tak naprawdę my nie mamy już świeckiego życia. Wiecie o tym? My nie mamy świeckiego życia. Jeśli stajesz się chrześcijaninem, stajesz się kapłanem żywego Boga. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Już nie masz cywilnych ciuchów. Ale masz piękny strój kapłana żywego Boga, królewski. I kiedyś to się w pełni okaże. W każdym razie on przychodzi. Przyjdzie nagle i niespodziewanie, jak złodziej. Ale to wcale nie oznacza, powiedzieliśmy, i apostoł Paweł tak mówi, że ci, którzy mają ten zapas, są blisko niego, oni będą wiedzieć, mocno przekonani w swoich sercach i duchu, te kroki już słychać. Nie wiemy, w który dzień, nie wiemy, którą godzinę, ale to już słychać. On idzie. Przyjdzie po określoną grupę, po swoją oblubienicę, po swoich wiernych, nie po wszystkich. Żeby dodać oblubienicę, która się przygotowała do tego. Słuchajcie, to jest dla nas takie wezwanie, ostrzeżenie. Ta, która się przygotowała. Co jest ciekawe, kiedy on przyjdzie, on będzie wymierzał sprawiedliwość w swoim domu. Ten niewierny sługa, który nie dotrzymał wierności, znajdzie się za drzwiami. Ten niewierny sługa, który miał obracać talentem, znajdzie się za drzwiami. Ale ci, którzy są przygotowani, zadbali o to, aby być przygotowanymi, ci wejdą do radości swojego Pana, wejdą do odpocznienia, o którym była mowa. Bo jeszcze ciągle te drzwi do Bożego odpocznienia są otwarte.
Ciągle człowiek jeszcze dzisiaj może stać się częścią oblubienicy wybranych Bożych, tych, którzy przyjęli łaskę. Dlatego Słowo Boże mówi, teraz jest czas, nie jutro. Teraz jest czas, w którym Bóg daje swoje zbawienie, bo ja nie wiem, co będzie jutro. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy wasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i drzwi zostały zamknięte. One przyszły później, ale usłyszały, nie znam was. Kiedy tak o tym rozmyślałem, kochani, to jest ten czas teraz, jest czas tego przygotowania się i teraz jest ten czas dzielenia się tym, co mamy w Panu. Teraz jest czas, kiedy nawzajem sobie usługujemy, zachęcamy, napominamy, wzywamy jeden drugiego do tych właściwych postaw, do miłości, do Pana. Teraz jest czas. Nie irytuj się. Wiecie, nawet jest tego brak. Bo przecież teraz idziemy razem, teraz jest czas. Użycz mi trochę z tego, co masz. I teraz jest czas, żebyśmy użyczali jeden drugiemu. Z tej obfitości, z tego, co każdy z nas odbiera od Pana. Jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, idź. Upomnij go. Panie, obrazi się na mnie. Obrazi się na mnie. Stracę przyjaciela, stracę brata, stracę siostrę. To kiedy go mam? Bo wtedy, kiedy Jezus przyjdzie, nie będzie czasu dzielenia się. To teraz jest czas. Jak pisze apostoł listu do Hebrajczyków, a to tym bardziej, im bardziej widzicie, że się ten dzień, dzień Jego przyjścia przybliża. Napominajcie, czy też zachęcajcie jedni drugich, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Ale to jest nie tylko to. Wiecie, żyjemy w czasach, w których człowiek jest postawiony bardzo wysoko, w centrum. Zawsze tak jest, ale dzisiaj to jest szczególne. W centrum. To jest samorealizacja. Ty się musisz spełnić sam. Właściwie o co chodzi, nie wiadomo. Bo tak naprawdę człowiek może być spełniony tylko w relacji z żywym Bogiem. Bo tak naprawdę dopiero poznając Pana, odkrywasz, kim tak naprawdę jesteś. Dlaczego jesteś? I w jakim kierunku to wszystko zmierza? W każdym razie, mówię, skoro wtedy, kiedy On przyjdzie, nie jest to czas dawania jeden drugiemu, nie wiem jak, ale biorę to z tej historii, to myślę, teraz jest moja odpowiedzialność, jeden za drugiego. W miłości, w trosce, w prawdziwej trosce i w prawdziwej miłości i w Duchu Świętym, jeśli trzeba, abym mógł pomóc mojemu bratu mieć wypełnioną bańkę z oliwą. Bo mogę go zostawić, ale kiedyś Pan powie mi, co zrobiłeś, aby ratować jego życie. Teraz jest czas, abyśmy to robili, bo Pan chce nas zachować bez zmazy i skazy. Teraz wzywamy i prosimy ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Teraz. Gdyż przychodzi czas, że nic nie będziesz mógł już zmienić. Nic. Druga rzecz, jest to nagłe, jest to niespodziewane, ale komunikowane przez Ducha Bożego w naszym sercu, tych przynajmniej, którzy mają tą bańkę, są przygotowani. Niektórzy się zastanawiają, jak to będzie przed uciskiem, w trakcie, po ucisku.
zostawmy na razie te rzeczy. Akcent jest położony, czy będę gotowy? Czy będę gotowy? Albo inaczej, mam być gotowy, żeby was ten dzień nie zaskoczył. Pamiętacie, o czym pisze apostoł Piotr w drugim swoim liście? Tam są niesamowite rzeczy i tam jest na końcu taka obietnica, abyście mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa Bożego. Ciekawe studium. To jest związane z tymi mądrymi pannami. Abyście mieli, co powinien wierzący człowiek zrobić, aby miał szeroko otwarte wejście do Bożego Królestwa. Kochani, pozwólcie, że przejdę do tych rzeczy, które chcę wspomnieć. Pierwszą rzecz, którą myślę tutaj jest istotna i co sprawi, że jestem gotowy i będę gotowy, to jest trwanie z Nim w bliskiej społeczności. To jest to, co brat Wojciech mówił nam w czwartek. Trwanie z Nim, ja to miałem już napisane i się ucieszyłem. Trwanie z Nim w bliskiej społeczności. Co to znaczy? My wiemy, że mamy trwać. Wiecie, oblubienica, ten obraz oblubieńca i oblubienicy pokazuje, że ta oblubienica jest zakochana w swoim oblubieńcu, zauroczona swoim oblubieńcem. Ona za nim tęskni. Ona chce być cały czas z nim. Tak sobie to wyobrażam. Taki dobry obraz człowieka Bożego, dziecka Bożego, który jest zauroczony swoim Panem ciągle, zakochany w Nim ciągle. Dosłownie nazwę to, bo też nad tym rozmyślam, w pierwszej Mojżeszowej mamy napisane takie fantastyczne słowa. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Słowo, czy też tłumaczone to jest jako Metuzalem. Metuszelach dosłownie można przetłumaczyć, kiedy on umrze, to się stanie. Chodziło o potop. Kiedy on umrze, nadejdzie potop. Sąd. Ale dalej czytamy. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Jak na tamten czas żył krótko, tylko 365 lat. Bo tak żyli sobie po 900, po 800. To jest ciekawe, ludzie się śmieją, mówią, ty wierzysz w coś takiego? Ja mówię, tak. Bo ta księga nie kłamie. Niedawno odkryto w Argentynie szkielet węża, który chodził. Nazwali go biblijnym wężem. Miał tak ukształtowany kręgosłup i krótkie nogi, że chodził. Wiecie, że wąż zaczął pełzać w wyniku przekleństwa. Na brzuchu twoim będziesz się czołgał. Kiedy otwieram tą księgę, to jest Boża mądrość, natchnione Boże Słowo. To jest prawda. Bóg nie umieścił prawdy teologicznej, biblijnej pośród jakichś takich, wiecie, zmyślonych historyjek. Ci, którzy doskonale znają realia tamtych wieków, są badaczami, naukowcami, profesorami, archeologami. Mówią, pierwsza księga Mojżeszowa jest dokładnie napisana takim językiem, jakim posługiwali się pisarze w tamtym czasie. Opisywali rzeczywistość. W każdym razie mówimy o Henochu. I sobie tak myślę, ciekawe, że tu jest napisane, że chodził z Bogiem 300 lat, to co robił przez 65 lat? Kiedy urodził mu się syn i nadał mu imię i jest napisane, że żył 300 lat i chodził z Bogiem. A później go już nie było, bo zabrał go Bóg. On był gotowy. Kochani, pierwsza rzecz, że jeśli mam być gotowy, muszę chodzić z Bogiem dzień w dzień.
jak z przyjacielem. Ktoś tak pięknie to przedstawił, że Henoch i Pan Bóg odprowadzali się codziennie do swoich domów. Raz jeden, raz drugi. Aż w końcu pewnego dnia Pan Bóg powiedział, teraz już zostaniesz ze mną. Henoch chodził z Bogiem. Ja myślę, że w momencie, to jest taka moja, tylko moje domyślanie się, spekulowanie. Ale to tak czytając, mówię, może kiedy miał 65 lat właśnie uwierzył w Boga. Dopiero wtedy zaufał Bogu. A później przez 300 lat, dzień po dniu, chodził z Bogiem. Nie chodził sobie jakimiś krętymi ścieżkami. Chodził z Bogiem. Miał pragnienie podobania się Bogu. Kochani, niektórzy chodzą parę dni, parę lat z Bogiem, a później jakoś to wszystko dziwnie wygląda. Ale naszym celem jest być gotowym, kiedy On przyjdzie, a na pewno przyjdzie i On przychodzi. I Słowo Boże i Duch Święty wyraźnie mówią, że On przychodzi. Tak więc myślę tak, że te mądre panny dlatego były gotowe i dlatego nie zabrakło im tego, co powinny mieć, dlatego że one ustawicznie dbały o swoją społeczność i relacje z Bogiem. Nie chodziły gdzieś żadnymi krętymi drogami. I to słowo chodzić, myślę, jest takim fajnym słowem określającym zakochanych. Chodzić z sobą. Chodzą z sobą. Czy chodzę z Bogiem? Czy On rzeczywiście jest bliski? Apostoł Jan trochę to inaczej nazywa, mówi, mamy społeczność z Nim, koinonię, wspólnotę. Mam z Nim duchową, wewnętrzną społeczność. Moje serce, moje wnętrze jest przed Nim otwarte i przylgnęło do Niego. Jezus mówi to jeszcze inaczej. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Jesteście wszczepieni we mnie. Każda latorość, która jest we mnie, ściśle ze mną spojona, ta czerpie ustawicznie moc i życie dla swojego życia. Czy taka oblubienica, taki człowiek, który cały tak mocno jest zespolony z krzewem winnym i czerpie dzień po dniu błogosławieństwo i siłę i pocieszenie i napomnienie z krzewu, może nie być gotowy? A jeżeli coś tam przeszkadza i on wie, że nie ma tej już bliskiej relacji, to wie, jak wrócić do tej bliskiej społeczności, idzie na kolana i prosi Boga, aby Bóg mu przebaczył. Aby Pan Bóg wyprostował, pomógł mu wyprostować swoje drogi. Być w Nim, tak pisze Paweł w liście do Filipian, nie mając własnej sprawiedliwości, ale tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Być po prostu w Nim. Druga rzecz, która wydaje mi się sprawiła i sprawia gotowość, na pewno sprawia gotowość. Ten, który trwa w nim, oczyszcza się. Oczyszcza się. Zobaczmy do pierwszego listu Jana. Taki ciekawy wiersz tam jest w kontekście powtórnego przyjścia Pana. I zwróćcie uwagę, to są ci, którzy trwają w tej żywej, bliskiej społeczności. Ciągle czerpią z Chrystusa. I tutaj jest też powiedziane o tych, którzy czekają na Pana. W trzecim rozdziale, wiersz drugi i trzeci. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Tych pięć mądrych panien cały czas pilnowało swojej bliskiej społeczności z głową z Chrystusem. Nie traciło tej więzi, słyszało Pana w swoim sercu.
kiedy przemawiał przez słowo, które czytali, nad którym rozmyślali, kiedy słuchali kazań, Pan do nich przemawiał, kiedy kładli się spać, budzili się rano, Duch Boży mówił do ich serca. A jeżeli było coś nie tak, to ci, którzy dbają o tą swoją bańkę oliwy, aby być przygotowanymi, oni oczyszczają swoje życie. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Oczyszcza nas. Pierwszy list Jana, ten sam, pierwszy rozdział, wiersz 7. A więc ci, którzy są przygotowani, oni świadomie się przygotowują. Wręcz to są ludzie, którzy przecież czekają na przyjście. Oni nie robią tak, no nie wiadomo, kiedy mój Pan przyjdzie. Ja tu teraz mam parę spraw do załatwienia. Pytam, jakie masz? Jakie mamy? Ja wiem, że musimy normalnie żyć. To wszystko, jak już powiedziałem, nasza praca ma wymiar sakralny, a nie świecki. Bo służymy Bogu. Ale to, co robię, ma właśnie być dla Jego chwały. Tak więc oczyszcza się. Jest w objawieniu Jana 7,14 napisane, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Oni dbają o czystość swojego życia. Moi drodzy, w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale jest powiedziane, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Coś zabrakło tym głupim pannom w tej relacji bliskości chodzenia z Bogiem, a może przestały właśnie chodzić. Zabrakło może tej czystości i świętości, tego uświęconego stylu życia w ich życiu. Zlekceważyły sobie to. Wiecie, na temat uświęcenia i świętości jest mnóstwo wersetów. W tym samym liście do Tesaloniczan, który mówi o powtórnym przyjściu, Paweł mówi, czy nie wiecie, że do uświęcenia zostaliście powołani? Do świętego życia? I dlaczego apostoł Paweł w liście do Efezjan i Kolosan wzywa nas, zewlekajcie z siebie to wszystko, co należy do starego człowieka. Gniew, złość, kłamstwo, te wszystkie rzeczy musicie odsunąć od siebie, a przyoblekajcie się w Chrystusa Jezusa. Tak więc gotowa oblubienica. To nie jest taka sobie, wiecie, beztroska, taka gdzieś nie przejmująca się niczym, ale ona jest wpatrzona tam w górę, w niebo, oczekująca na Zbawiciela i robiąca wszystko, aby być gotowym i nie zawieść swojego oblubieńca, kiedy przyjdzie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości. Jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A więc chodzenie z Nim, bliska społeczność, dbanie o czystość swojego życia, życie w uświęceniu. I właśnie tam ten list drugi do Rzymian, który nam mówi, że kiedy znajdziesz się w Bożym Królestwie, swoją wiarę masz uzupełnić, masz do niej dodać. I tam jest to, w czym jako już wierzący ludzie powinniśmy wzrastać. To jest właściwie całe nowe kazanie. I ostatnia rzecz, która pozwoliła tym pięciu pannom być gotowymi, która na pewno nas przygotuje i sprawi, że będziemy gotowi, to, że zachowujemy Jego Słowo. Jezus wyraźnie mówi do swojego Kościoła, do swojego ludu, nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa. Tam będą nawet ludzie, przez których Bóg dokonywał, czy mógł dokonywać, nie wiem, do końca, to jest taki
jeden z trudniejszych tekstów, którzy powołują się, że dokonywali niezwykłych rzeczy w Jego imieniu. Ale On mówi, nie znam was. Nie znam was. Drzwi się zamknęły. Mówi, Panie, otwórz, nie znam was. I tam jest powiedziane, że lecz kto zachowuje Jego słowo? Też mówi Jan. Nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Nie tylko słucha, ale czyni słowo, wypełnia słowo, jest posłuszny słowu. Kochani, cieszylibyście się z dzieci, gdyby one słuchały tego, czego od nich oczekujecie, a później się odwracały i robiły to, co same chcą i kompletnie ignorowały to, co wyście im powiedzieli, że powinni zrobić jako rodzice? Tak samo tutaj. A więc Bóg oczekuje od nas, od swojej oblubienicy, że będzie słuchać i będzie posłuszna temu, co On mówi. Muszę. Zwróćcie uwagę, to jest, że tak powiem, sprawa każdego z nas indywidualnie. Teraz jest czas, że usługujemy sobie, zachęcamy, pilnujemy i dbamy o siebie. Ale kiedy On przyjdzie, ty i ja, musimy być w tym właściwym miejscu, bliskiej z Nim społeczności, nierozerwalnej, obmyty, odczyszczony krwią baranka. Tym, który jest przejęty Jego Słowem, pełniącym Jego święte Słowo. I wtedy, myślę, to jest ta bańka z oliwą, które miało tych pięć mądrych panien. One były gotowe. A Pan chce, żeby każdy z nas był gotowy. Żebyśmy byli gotowi. To znaczy, że ty i ja, każdy z nas musi się zatroszczyć o swoją bańkę oliwy. Pozwolić Bogu działać i Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Po kogo Jezus przychodzi? Wiecie, nie wyobrażam sobie, że On przyjdzie po tych, mówię o wierzących, którzy kompletnie nie są zainteresowani Jego powtórnym przyjściem. Bo już czytaliśmy z listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału, że On przyjdzie tylko po tych, którzy Go oczekują. Którzy Go oczekują. Mówią, Panie, jeszcze nie przyszedłeś, ale okej, wszystko przede mną. Oczekują Go. Wyglądają Go. Pragną, żeby już... Co mówi Duch i Oblubienica? Kochani, co mówi Duch i Oblubienica? Duch Święty, ten, który ma moc nas przygotować i Bóg ma moc ciebie i mnie przygotować bez zmazy i skazy na ten dzień. Ma moc, kochani. Jemu ufamy, że On, ale pozwolimy Mu na to, żeby On nas przygotował. A więc będziemy trwać w społeczności. Będziemy porzucać grzech. Oczyszczać się. Też będziemy trwać posłuszeństwie dla Jego Słowa. On obiecuje, że da nam siłę, da nam moc i On nas sam przygotuje do tego. On jest sam zaangażowany w to przygotowanie. Nie jestem w tym sam, dzięki Bogu. Oblubienica, która na Niego oczekuje. Powiem, jest to w wielu miejscach. Jest w Hebrajczyków 9:28 czytaliśmy, że On przychodzi po tych, którzy na Niego oczekują, ale też na przykład list do Filipian, 3 rozdział, wiersz 20-21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciała nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą wszystko poddać sobie może. A więc oczekująca. A wiecie, że jest napisane też, a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. A więc oblubienica nie tylko oczekuje, ona żarliwie oczekuje i cierpliwa jest w tym oczekiwaniu. Jeśli Duch Boży nas wypełnia, będziesz razem z Duchem Świętym, oblubienica będzie wołać, przyjdź, Panie, przyjdź, Panie, przyjdź. Dlaczego? Bo dość już naszych problemów i kłopotów i tak dalej. Chyba nie jest to ten pierwszy motyw, żeby tak się Kościół modlił. Przyjdź, Panie.
bo chcemy już być z Tobą. I dlatego jest napisane, że On przyjdzie też po tych, którzy Go miłują. Którzy Go miłują, oczekują, miłują Go. A miłujesz Go wtedy, kiedy zachowujesz Jego słowo. Nie łudź się, że kiedy On mówi jedno, a ty robisz inne, to znaczy, że Go miłujesz, bo tak czujesz. Nie. Biblia mówi, Jezus wyraźnie powiedział, ten, kto mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. Będzie. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nie miłowali. Którzy Go miłują. Jeszcze jedna rzecz. Tym, którzy w Niego wierzą. Trwają w wierze. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Kochani, to było na moim sercu, aby podzielić się tym słowem. Ono jest dla mnie, mnie dotykające, ostrzegające i każdego, myślę, z nas. Ale to słowo wymaga po prostu bardzo praktycznego działania. A więc dbaj, dbajmy i każdy z nas niech pilnuje i dba tej bliskiej społeczności, tego oczyszczania się i prowadzenia uświęconego życia. Nie mów, jeżeli coś złego się dzieje w twoim życiu, twoja postawa jest naganna, twoje słownictwo jest naganne, twoja reakcje są naganne, nie próbujmy takich rzeczy usprawiedliwiać. Idź do Pana. Proś, aby ci przebaczył. Proś, aby ci pomógł. Proś, aby cię oczyścił. Abyś był gotowy. Trwajmy w Jego miłości. I miłości do Niego. Trwajmy z Nim w społeczności. Trwajmy w posłuszeństwie dla Jego słowa. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.